Ja uważam, że to jest temat, który teraz wyrasta na jeden z kluczowych i zależało mi na tym, żeby ludzie, którzy bardzo często w sposób taki prosty podchodzą do sprawy, możemy zlikwidować, nie ma problemu, prawda? Zastanowili się nad tym, jakie to konsekwencje ciąga w dalszej perspektywie, bo ja tutaj porównałem to do układu krwionośnego, tak? Te wszystkie drobne ciekli to są naczynia włosowate, one odżywiają nasze komóry. I podobnie jest z rzekami, podobnie jest z ciekami. To jest cały krwiobieg tego systemu i w momencie, kiedy my odetniemy te nawet drobne elementy, to tak naprawdę sprawiamy, że znaczna część obszaru przestaje być hydrologicznie czynna. Ona nie żyje w tym momencie, tak? I stąd potem dziwimy się sytuacją, kiedy mamy nagłe wezbrania, nagłe powodzie, nawet niewielkie ilości opadów generują potężny spływ powierzchniowy, a on no, dotyka bezpośrednio mieszkańców, generuje straty. Ja muszę powiedzieć, że obserwując to, co się teraz dzieje w naszym kraju, ale nie tylko w naszym kraju, to przerażającym jest pewien fakt indolencji, no niestety, no bo to tak trzeba nazwać, i z drugiej strony fakt tego, że ludzie ciągle wykazują zdziwienie sytuacją, a to po prostu się do takiego stanu rzeczy powoli trzeba przyzwyczajać. I teraz naszą rolą, rolą naukowców jest też to, żeby sygnalizować, że to nie jest tylko proste działanie sztampowe, zarurujmy, oburzmy rurami ciek, tak? To jest tak naprawdę dbałość o to, jak on się będzie zachował w przyszłości. To są konsekwencje, które potem ten włodarz czy jego następca będą musieli ponosić jako społeczeństwo. To jest bardzo związane z tym, co ja wcześniej mówiłem o suburbanizacji, rozchodzeniu się miast, prawda? Miasta wkraczają na tereny, które kiedyś były użytkowane rolniczo. Tą integralną częścią takiej gospodarki była gospodarka wodna oparta głównie na systemie rowów, tak, i tych drobniejszych cieków. W momencie, kiedy chodzi nam o coraz to nowe areały gruntów, te drobne naczynia włosowate tego układu hydrograficznego zaczynają nam przeszkadzać. Jeśli zaczynają nam przeszkadzać, no to albo w najlepszym wypadku wędrują orurowane pod ziemię, albo zostają zasypywane. My na przykład w swojej pracy bardzo często spotykamy się z tym przedstawicieli, których tu nie ma na tej konferencji, ale tu oni na przykład odgrywają też kluczową rolę z rolnikami, którzy często mówią, przeszkadza mi ten rów, mam potężne maszyny, chcę wjechać w pole, ten rów jest mi zbędny, tak? A potem okazuje się, że wraz ze zniknięciem tego rowu pojawia się potężny spływ powierzchniowy, który zalewa miejscowości i rok w rok spotykamy mieszkańców, którzy mówią, 40 lat tu mieszkam i jeszcze czegoś takiego nie było. No nie było, bo były sieci, które skutecznie to odwadniały, tak? I te pozwolenia są wydawane bardzo często, tak, pojawiają się nowe dzielnice, no tak jak mówię, rowy zaczynają przeszkadzać, w związku z tym administratorzy bardzo często nie mają żadnych przeciwwskazań temu, żeby takie obiekty likwidować. A w tym momencie my tworzymy taką zamkniętą strukturę, to jest rów, który staje się kanałem szczelnym, do niego woda nie wpływa, z niego woda nie wypływa. W czasie powodzi on zgromadzi tyle, wynosi przepustowość przewodu i ani grama więcej. W czasie suszy on tej wody nie rozdysponuje w teren przyległy, tak, bo on jest szczelny. I tak kończy się to potem wielką tragedią w każdym przypadku, tak? Nowe inwestycje, które powstają, one rzeczywiście, już mówi się coraz więcej o zagospodarowaniu wody w miejscu jej powstawania, tak? Czyli te wszystkie inwestycje, te retencyjne, proekologiczne, takie, one naprawdę zaczynają odgrywać teraz kluczową rolę. Nie jest już łatwo na przykład dostać pozwolenie na odprowadzanie wód na przykład z dużych powierzchni uszczelnionych do jakiegoś odbiornika, do jakiegoś cieku, bo tak jak też pokazywałem na swojej prezentacji, te cieki są przeciążone, tak? My mamy na przykład we Wrocławiu, no w każdym mieście, mnóstwo cieków, które kiedyś były zwykłymi rzeczkami rolniczymi, a one teraz, w czasie byle jakiego opadu, one zaczynają się zachowywać jak naprawdę duże, gwałtownie przybierające rzeki, tak? One, to nie jest ich naturalny reżim takiej rzeki. I stąd właśnie jest ta koncepcja zagospodarowania wód tam, gdzie one powstają. To są te zielono-błękitne infrastruktury, ogrody deszczowe, studnie chłodne, tak? Te rowy infiltracyjne. To wszystko jest cudowne, tylko że musimy pamiętać o tym, że są pewne resztkowe ryzyko, które przechodzi na społeczeństwo, tak? Czyli nie ma takiego miasta gąbki stuprocentowej, który każdy deszcz w każdych warunkach przechwyci. I stąd ważne jest, żeby obok tych rozwiązań funkcjonowały też sieci, na przykład taki kanał otwarty,
które będą w stanie ten nadmiar wód jakoś bezpiecznie odprowadzić i żeby one niekoniecznie były od razu zarurowane. Tak? Jest dużo innych miast, które na pewno mają więcej w tej materii do powiedzenia. Wrocław zaczyna bardzo intensywnie w tą stronę spoglądać. Powstały duże zbiorniki na wody opadowe na przykład, które mają za zadanie odciążyć tak naprawdę oczyszczanie ścieków, gdzie zdarza się, że te wody opadowe w dużych ilościach trafiają po prostu do oczyszczalni, bo też ich bezpośredni zrzut do rzeki no, jest teraz bardzo popotliwy, tak? Te zrzuty awaryjne, które przez przelewy burzowe się odbywają, one są teraz ściśle liczone, jest za nie stawka, no i miasto dąży do tego, żeby jak najmniej takich sytuacji było, no bo to jest po prostu problem potem. Ale są takie idee miast gąbek, tak? No Bydgoszcz na przykład jest takim miastem, które promuje się jako miasto gąbka, tak? No Kraków też mówi coraz więcej o tym, że chciałby być miastem gąbką, tylko no jak to z gąbką? Ona ma pewną określoną pojemność. I tyle. Tak? Więc tutaj zawsze trzeba pamiętać o tym, że my fajnie, że te rozwiązania stosujemy, ale nigdy tak naprawdę nie zlikwidujemy w 100% tego problemu. Zobaczmy, co się działo przez ostatnie kilka miesięcy. Nie było dnia, żeby jakieś miasto nie zostało dotknięte opadem nawalnym. I tutaj możemy mówić wszystko, ale tak naprawdę nie ma w Polsce i na świecie miasta, które byłoby przygotowane na tego typu sytuacje. W 100%. Zawsze. Zostaje zawsze ryzyko resztkowe. Zawsze. I to ryzyko musimy brać na siebie. To musi być pewna świadomość społeczeństwa, pewna świadomość samorządu, że taka sytuacja może mieć miejsce. Problem się rodzi już pole, linia zabudowy, droga. I bardzo często jest tak, że likwidowane są te bariery, które kiedyś były w postaci tego, że nie mamy miec. Takich błaha sprawa, jak na przykład jest pole scalone, bardzo duży obszar pola scalonego i teraz woda nabiera rozpędu, płynie coraz szybciej, niczym nie powstrzymywana i momentalnie dociera do linii zabudowy, gdzie jest uszczelnienie, pakuje się na podwórka ludziom i dochodzi do takich lawin błotnych, takich spływów wodno-błotnych. Tego są dziesiątki w skali każdego roku. Tak? Nam się, to jest też dziwna sprawa, ale jeśli już mówimy o rolnictwie. Proszę Państwa, nam się zmieniła struktura zasiewów. Dawniej były pastwiska, były łąki, była duża szorstkość terenu, która nie sprzyjała formowaniu się odpływów w takiej ilości. Teraz mamy głównie kukurydzę na przykład, albo inne uprawy rzędowe, co jest jeszcze gorsze. I kukurydza okazuje się, że jej zdolności do przechwytywania opadu na powierzchni liści są prawie zerowe i wszystko w zasadzie, co spadnie, ląduje na ziemi, spływa. I my na przykład zauważamy taką pogorszenie sytuacji związane z tym, że znikają nam z krajobrazu łąki, pastwiska, a pojawiają się właśnie nieprzebrane łany kukurydzy, które są scalone. Tak? Jest w jednym ciągu potężny areał kukurydzy i to jest zachęta do tego, żeby ta woda niczym nie powstrzymana po prostu runęła na dół. Jeśli jest rów, no to rów jest tego, kto odnosi z tego korzyści. Taki jest zapis w prawie wodnym, prawda? Ale ten rów, czy jakim on jest stanie utrzymywany, czy on jest konserwowany, częściej jest likwidowany. A proszę mi wierzyć, że my na przykład jak się pochylamy nad takimi przypadkami, zawsze patrzymy na stare mapy. To nawet nie muszą być takie bardzo stare, bo z lat 90. Widać ewidentnie sieć rowów, których nie ma. W tym miejscu, jak się pójdzie, są wyżłobiny. Woda jakby znajduje naturalną drogę spływu, ona chce tam płynąć. Tak? Takich, których jest dużo, już pomijając fakt na przykład sieci drenarskich. Na terenach tych poniemieckich, tak, no te sieci drenarskie były bardzo dobrze rozwinięte. W tej chwili praktycznie one są przerywane, one nie działają. Wiecie Państwo, rolnictwo to jest potężny sektor gospodarki narodowej, który będzie miał z wodą nieprawdopodobny problem już w rolnictwie. Wszystkie perspektywy na przykład zużycia wody w Polsce wskazywały, zostały kilkanaście lat temu przeszacowane. Mówiło się o tym, że będzie rosło zużycie dla przemysłu. Nieprawda. Przemysł stał się wodooszczędny, pracuje w układach zamkniętych. Powiedzmy szczerze, że te wielkie wodochłonne obszary przemysłu też w wielu sytuacjach zostały zlikwidowane. Będzie rosło zapotrzebowanie na zaspokojenie potrzeb ludności. Też tak się nie dzieje. Nas ubywa, zaczęliśmy wodę oszczędzać, woda jest droga.
Natomiast wszystko wskazuje na to, że rolnictwo stanie się głównym beneficjentem zasobów wodnych w bardzo niedalekiej perspektywie. W tej chwili mówi się, że rolnictwo to jest mniej więcej około 10% zużycia zasobów krajowych, zasobów wodnych, ale w ciągu najbliższych 20 lat to wzrośnie do 30-40% ze względu na zmiany klimatu. Już w tej chwili na przykład ilość areału nawodnień na potrzeby rolnictwa w Polsce, on wykładniczo rośnie. Jest tego coraz więcej. W środkowej części Polski, tu na południu tego tak nie odczuwam, ale w środkowej części Polski w zasadzie się nie nawadnia upraw, i to wszystkich upraw, nie ma plonów.